Więc jem sobie cheeseburgera i naszła mnie taka myśl, a wręcz pytanie, więc jeśli ktoś zna odpowiedź, to możecie mi pomóc. Dzisiaj jest Dzień Dziecka i kilka dni temu był Dzień Matki i ja zadzwoniłam do mojej mamy, złożyłam jej ładne życzenia. Oh, you're the best mom, I love you. I okej, ja teoretycznie nie jestem dzieckiem, ale dalej jestem jej dzieckiem. Czy ja powinnam oczekiwać telefonu od mojej mamy, czy moja mama powinna mi złożyć jakieś, you know, hej Lexi, jesteś fajną córką, ha? Czy tak to nie działa w drugą stronę? What's going on? Okej, więc czytam już odpowiedzi i piszecie mi, że powinna zadzwonić i że to działa w dwie strony. Więc mamo, jeśli ty... Girl, I'ma be sad. Okej, więc oczekuję. Tina, jeśli ty oglądasz to, albo Toni, to nie mówcie mamie, nie zmuszajcie mamy. Ej, mama, pamiętaj, że musisz zadzwonić do lekcji. No! Ja jestem ciekawa, czy mama sama z siebie będzie pamiętać o mnie. Bro, to, że ja mieszkam poza Kościerzyną i nie... Widzę się z tobą codziennie, mamo, to nie znaczy, że nie jestem twoim dzieckiem, więc serio, jeśli nie zadzwonisz, będzie mi trochę przykro. Więc dzisiaj jest Dzień Dziecka i ja kupiłam Frankie Boy, play with it! Oh my gosh, teraz nagrywam i ty się nie bawisz? Anyway, kupiłam Frankie nową zabawkę. Ja jestem taka... Jestem dumna z siebie, because I'm a good mother. Słuchajcie, mogę już wam oficjalnie ogłosić, że drop na moim sklepie Lexi Shop będzie jutro! Jutro o 16 będą te wszystkie ciuchy. Ta kolekcja to jest... Moja ulubiona kolekcja, jaką zrobiłam do tej pory. Serio, długo nad nią pracowaliśmy i jest dopracowana tak. Są nowe kroje, nowe kolory, dresy, bluzy, krótkie spodnie. Wszystko serio! Słuchajcie, tutaj na przykład mam komplet. Jeden z moich ulubionych. Właśnie to jest brązowy. Są dresy i bluza. To jest akurat bluza w tym krótszym kroju. Jest też w dłuższym. I'm so excited! Fakt o tym zdjęciu, co przed chwilą wrzuciłam, to jest całkiem surowe zdjęcie. Czekajcie, bo Gisia się na nie spojrzała, jak zaczęłam gadać. To zdjęcie jest 100% surowe, w sensie bez filtrów, bez najmniejszego retuszu, surowe zdjęcie. I ja się chwalę, it's a flex, bo w dzisiejszych czasach rzadko kto wrzuca zdjęcie bez żadnych filtrów, bez editów, więc girl.